Przypomnijmy, pod koniec kwietnia szef legnickiego sanepidu został przyłapany przez strażników miejskich na łamaniu obowiązujących zasad. Przebywał na terenie zamkniętego wówczas parku miejskiego, nie miał też maseczki zakrywającej usta i nos. Powiatowy inspektor sanitarny odmówił przyjęcia mandatu. Ja uważam, że ten zakaz chodzenia po parku to jest rygor stanu wyjątkowego, który nie został ogłoszony. A poza tym jest to najkrótsza droga do pracy i tak dalej. Niespełna tydzień później przełożony Jacka Watrala ukarał go naganą. O tym, czy będzie musiał zapłacić karę administracyjną, miał zadecydować państwowy, powiatowy inspektor sanitarny w Środzie Śląskiej. Dziś wiadomo już, że nie będzie konsekwencji za brak maseczki, gdyż w przypadku legniczanina występują przeciwwskazania medyczne dotyczące jej noszenia. Jeśli chodzi o przebywanie w parku, w momencie, kiedy było to zabronione przepisami, została nałożona grzywna w formie decyzji administracyjnej w wysokości 10 000 zł. Szef legnickiego sanepidu zna decyzję inspektora w Środzie Śląskiej. Do zdarzenia wracać póki co nie chce. Ponieważ ta sprawa dotyczy osobiście mnie, więc po prostu nie komentuję tego i nie wypowiadam się w tym temacie. Otrzymałem tą karę na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i na tym chciałbym zakończyć. Jacek Watral może odwołać się od decyzji do organu drugiej instancji, którym w tym przypadku jest wojewódzki inspektor sanitarny we Wrocławiu. Póki co nie wiadomo, czy skorzysta z tego prawa. Jeśli tak, w stolicy Dolnego Śląska brane będą pod uwagę wszystkie przesłanki, które nie zostały ujawnione przez inspektora w Środzie Śląskiej.